Witam serdecznie, ojciec Robert Głubisz, dominikanin i mogę powiedzieć też, że nasz przyjaciel wielki i mentor w sprawach duchowych. Ty jesteś osobą, ojcze, do której się zwróciłam, kiedy mój dom wywrócił się do góry nogami, kiedy się wydarzyło, co się wydarzyło i chcę dzisiaj ciebie zapytać o niebo i o nadzieję. Ale zanim porozmawiamy, powiedziałeś mi tutaj moment, chwilę wcześniej i chcę, żebyś spróbował to przywołać, ten obraz, taki jak wytłumaczyć, czym jest śmierć. Oglądałem ostatnio serię pod tytułem New Amsterdam, to jest w szpitalu w Nowym Jorku. Bardzo mnie tak jakoś zauroczył, pociągnął. I tam są faktycznie historie związane z odchodzeniem, ze śmiercią, z pożegnaniami i z taką rzeczywistością, którą mamy przynajmniej od czasu do czasu do czynienia. Jest piękna, wzruszająca taka scena, kiedy jedna z lekarek ma powiedzieć małej dziewczynce, że niestety odejdzie. I są rodzice zrozpaczeni, ona w takim pokoju właśnie w tym szpitalu. I ona zadaje pytanie, jak to będzie. Jak umrze, to jak to będzie, jak to się zmieni. I ta lekarka mówi, odwróć się do mnie twarzą, żeby rodzice byli z tyłu. I powiedziała jej, właśnie tak będzie, że nie będziesz widziała rodziców, ale oni są. Ona mówi, mamo, jesteś tam? A ona, ta jej mama z takim przejęciem, ze łzami w oczach, mówi, tak, córko, jestem tam, nie? Tato, a ty jesteś? Tato mówi, tak, kochanie, też jestem, nie? I ta lekarka do niej mówi, wiesz co, śmierć właśnie jest czymś takim, że tych, co kochamy, ciągle są, tylko że my ich tutaj w taki sposób widzialny nie widzimy, ale wiem, że oni po prostu są. I sobie tak pomyślałem, że dokładnie, my rodzimy się do jakiejś nowej rzeczywistości, coś, co nas totalnie przerasta. Ale mam takie niesamowite przekonanie, że to, co zrodziło się z Pana Boga i z miłości, to jest wieczne, to pozostaje. I może nie dostrzegamy tego tak jak tutaj, ale to nie znaczy, że ta historia miłości, obecności po prostu się kończy, bo się nie kończy. Ten ostatni czas jest szczególny. Jestem ciekawa, jak to wygląda z perspektywy osoby duchownej, dominikanina, który jest blisko ludzi i częściej pewnie teraz jest na pogrzebach niż na ślubach. Co mówisz, ojcze, ludziom właśnie, którzy kogoś stracili, którzy są w rozpaczy, którzy szukają, chcą się uczepić jakiejś nadziei? Wiesz, ja nic nie mam im więcej do powiedzenia, jak do tego, że w Jezusie wszyscy żyją. Tak jak w Nim wszyscy w Chrzcie Świętym umarliśmy dla grzechu, tak w Nim przez śmierć rodzimy się, Jego śmierci rodzimy się po prostu do życia. I że w Nim żyjemy, istniejemy. I że jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to dokładnie wierzymy w to, że nasze życie zmienia się, ale się totalnie nie kończy, że ona nabrzmiewa jeszcze bardziej życiem. Obecnością, którą trudno jest opisać, ale chciałbym wszystkim powiedzieć o tym, żeby głęboko wierzyli, że miłość, a jeśli się kocha, to ona po prostu trwa. Tak jak mówi nam Pismo Święte, że wszystko przeminie, wiara się skończy, nadzieja w końcu się urzeczywistni, ale to, co pozostaje na zawsze, to jest miłość. I jeśli w jakiekolwiek więzi przetrwają, to więzy miłości, bo w miłości ktoś faktycznie żyje. Kocham, to znaczy, że powołuję kogoś do życia, że cały czas ten ktoś jest mi bliski po prostu. Mówię o takiej nadziei, żeby pamiętać o tym, że oni nie odchodzą w niebyt, żeby wierzyć głęboko w to, że oni rodzą się dla światłości, a nie dla ciemności. Proszę, żeby przywołać najpiękniejsze miejsca, które chcielibyśmy mieć i ofiarować. Albo oni by chcieli, albo które my byśmy chcieli dla swoich najbliższych, że oni właśnie do takiego miejsca po prostu wędrują. Miejsca, w którym faktycznie to, co my przeżywamy w czasie tej rozłąki, pustkę, niepewność, lęk, strach, niezgodę i tak dalej, że oni są już tego pozbawieni, że oni faktycznie żyją w Bogu i już nic złego im się nie przydarzy, że oni już więcej nie umrą. I cały czas mi się przypomina ta piosenka o tym, tylko muszę przypomnieć, bo zapomniałem teraz, kto to śpiewa, ale ci Rynkowskiego. Ci, co odchodzą, wciąż z nami są. I tam jest w refrenie, co jest prawdą, czy prawda jest tutaj?
czy prawda jest tam, kto bardziej istnieje, kto bardziej żyje, my czy oni. Jeśli wierzymy w to, że w Panu Bogu jest pełnia życia, no to wszystko przed nami. A ci, co odeszli, już tą pełnią się radują, więc dla mnie to jest taka rzeczywistość, którą chcę dla tych, których kocham. Dla moich rodziców, dla moich bliskich, dla moich przyjaciół. Ty tak mówisz, ojcze, o swoich przyjaciołach i rodzicach? Tak? Tak. Jesteś w stanie tak na głos powiedzieć, że chcesz tej tak. rzeczywistości dla nich? Tak. To musisz w nią naprawdę wierzyć. Wierzę, chcę wierzyć, wierzę, chcę ufać, ufam. Ale gdybyś mnie zapytała, czy jestem na przykład gotowy na przeżycie śmierci moich najbliższych, nie jestem. Ale generalnie tak, chcę dla nich najpiękniejszego miejsca, w jakim mogą się znaleźć. I tego im po prostu życzę i żebyśmy się wszyscy tam po tamtej stronie znaleźli. Tak? Najpiękniejszym, wyśnionym, wymarzonym miejscu, którego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, bo już nam Pan Jezus o tym powiedział, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jakie rzeczy są dla nas przygotowane. Jeśli mamy taką nadzieję i wiemy, że oni już są, to być może tak jak to jest... Wiesz, ostatnio napisała do mnie taka Olga, z którą wspólnie żegnaliśmy z nią i z jej mamą, tatę. To ona właśnie mówiła o tym, że jak zawsze przyjeżdżała do domu, to tato wychodził po nią i czekał na peronie, po prostu na końcu peronu. I ona tak szła w stronę taty i mówiła, że tego jej najbardziej będzie brakowało w jakiś sposób. A sobie tak myślę, że dokładnie kiedy nasz pociąg dobije do tego peronu wieczności, to że tam po nas wyjdzie nie tylko Pan Bóg, ale za Nim po prostu cała rzesza naszych bliskich, przyjaciół, tych, których żyliśmy tutaj, których poznaliśmy. Bo myślę, że tak, że niebo to jest stan obecności życia, a nie coś, co przemija i że wchodzimy i mówimy, my się nie znamy. Nie znamy się. Myślę, że właśnie dlatego to jest najpiękniejsze w naszej wierze, że ona mówi nam o tym, że nic, co jest prawdziwe, nigdy się nie kończy. To teraz wracając do tej dziewczynki i tego przykładu, to jak to technicznie wygląda, to świętych obcowania? Czyli nasi bliscy, którzy od nas odeszli, są co, za naszymi plecami? Oni są tutaj, w tym pomieszczeniu? Jak wygląda niebo? Jak wygląda bycie z nimi? Kasiu, pytasz mnie o rzeczy, których nie wiem. To znaczy... Ale pytam duchownego, to właśnie jestem ciekawa. No oczywiście, że tak, tylko... No musicie wiedzieć więcej. Wiemy tyle, ile każdy z nas może się z eschatologii i z teologii dowiedzieć. Ale co ty, ojcze, myślisz? Więcej nie wiemy. Ja wierzę w ich obecność. Ja wierzę w to, że oni jakoś niesamowicie nam towarzyszą, ale też wierzę i że nie wiem, czy wierzę, czy wiem. Powiem tak, żebyśmy tylko nie trudno jest to opisać, dlatego że nasz język ludzki po prostu nie jest w stanie oddać tej rzeczywistości, po prostu nieba, Boga. My zawsze powiemy zbyt mało. My zawsze powiemy niezbyt ostro, za mało, po prostu jakby nas język nie przystoi do tej rzeczywistości. Jeśli mnie o to pytasz, to sobie też uzmysławiam to, że oni nam niesamowicie, w jakiś niesamowicie, że tak powiem, sposób towarzyszą, ale żebyśmy też pamiętali, oni żyją w boku i że nas oglądają w Bożej perspektywie, z Bożego punktu widzenia, tak no, myślę. No generalnie wstawiają się za nami, tak? Wstawiają się za nami, mogą wypraszać różne rzeczy dla nas, tak jak my dla nich tutaj na ziemi, bo to jest ta komunia jedności. Dlatego mówię, że to, co zrodziło się, nie może przestać istnieć. W Panu Bogu po prostu to zrodzone zostało kiedykolwiek zrodzone, no to już istnieje na wieczność, tak? Wiesz, i to jest taka perspektywa, która nam towarzyszy, że jak ja sobie pomyślę w ogóle, to co dotyczy naszej wiary, że niczym zrodzili mnie moi rodzice, to ja już pierwej istniałem w sercu i zamysłach Pana Boga, a więc już byłem zanurzony w wieczności Pana Boga, to czasami kiedyś sobie pomyślałem w ten sposób, że wtedy, kiedy faktycznie zrodziłem się pod sercem mamy, że to może i dla niego samego było takie wow. W końcu to, co pomyślał, czego pragnął, zaczęło istnieć. W taki materialny sposób dla ziemi, rozumiesz?
że tak jak dla naszych rodziców moment narodzenia naszego był totalnie wywróceniem świata, nowego świata, które oni ujrzeli po prostu, a które już w nich, w mamie było, z ojca się zrodziło, że to wszystko nabrało jakichś kształtów, które wiadomo było, że to nie jest koniec, że dopiero czeka nas jakiś niesamowity rozwój, te naście, dziesiąt lat przed nami, każdy z nas, to myślę sobie, że niebo jest wejściem w taką pełnię życia po prostu, nie? I że faktycznie przez śmierć rodzimy się właśnie do tego kolejnego życia, które jest nie do pisania. Znaczy ja nigdy nie znalazłem jakby adekwatnych słów do tego, jak wyrazić po prostu niebo. Bo nawet jakieś nasze duchowe przeżycia, nawet jeśli Pan Bóg daje nam jakąś taką łaskę uchwycenia na moment, krótką chwilę jakiejś takiej niebiańskiej, nazwijmy sobie, rzeczywistości, słuchaj, to ona jest nie do opowiedzenia. Znaczy, to jest wszystko, co się dzieje przy tej okazji, to w jakichś słowach próbujemy to zawrzeć. Powiem ci, że nie trafiłem na to, ale nie żebym się tutaj jakby w jakiś sposób, ale odniosę się do tej twojej książki, że to jest właśnie coś takiego, że tak na co dzień najprawdopodobniej nikt z nas, ale jak się mylę, to mi powiedz. W ogóle w całej naszym takim zamieszaniu, takiej codzienności nie potrafimy tak pięknie pisać o domu, o naszych bliskich i tak dalej, i tak dalej. Ba, nawet powiem coś, co może szokować, ale my w ogóle w ten sposób o nich nie myślimy. Bo myślimy, że oni ciągle będą, że oni ciągle jeszcze mamy czas, żeby coś wyrazić, żeby coś tam o nich powiedzieć, nad nimi się zastanowić, nad domem, jak on wygląda i tak dalej. I nagle jak ich zaczyna taki w ludzki sposób brakować, po prostu pojawia się to puste miejsce, to sobie przypominasz te wszystkie szczegóły. Właśnie to, że mama mnie prowadziła, że tutaj patrzyła. Tak jak ty mówiłaś o oknie, że mamę, jak mamę, nie? Jak mama czekała na ciebie, jak odjeżdżałaś, jak patrzyłaś na to okno. Wiesz, to słuchaj, jak ja sobie przypomnę takie sytuacje, nawet teraz, jak rodzice wiedzą, jak przyjeżdżam do domu, to tato jest w oknie na przykład, nie? A pamiętam, jak wchodziłem w jakąś taką dorosłość, nazwijmy sobie, tam mając 17-18 lat, jak umawialiśmy się z tatą na coś. I tato mi mówił, dobrze synu, ale 11, tak? I nie muszę ci powiedzieć, że lepiej, żebyś był 5 minut przed 11, niż 2 minuty po 11. I kiedy przesuwaliśmy tą granicę, nie wiem, moich powrotów do domu nawet, to do pewnego czasu, jak przyjeżdżałem, tylko zakręt brałem, żeby dojechać do domu, to wiedziałem, że tato jest w oknie, nie? I doszliśmy do pewnego takiego momentu, kiedy jak go zapytałem, czy mogę wrócić o 1:00 w nocy do domu, to jak wziąłem zakręt na tu przed 1:00, czy to, wiesz co, tato już nie było. Już na mnie nie czekał, bo generalnie wiedział, że przez te wszystkie kolejne poszczególne odcinki czasu, kiedy żeśmy się umawiali na jakąś godzinę, to na mnie czekał. Wtedy już nie czekał, bo wiedział, że to będzie. Wiesz, i dokładnie tak jak rysujesz to w swojej książce, w tym swoim doświadczeniu właśnie mamy, chciałbym umieć na co dzień w taki sposób opisywać rzeczywistość, którą mam, którą żyję. Nawet w domu, w klasztorze, w którym jestem, nie? Myślę, że nam tego brakuje. Myślę, że my za rzadko po prostu potrafimy w taki sposób ze sobą rozmawiać i pokazywać świat. Ale też zdradziłeś mi, że nigdy wcześniej nie zdarzało się tobie, że ludzie pisali tyle o swoich bliskich. Przed pożegnaniem przychodzą do ciebie całe z listami, z SMS-ami, tak? I opisują ich, że tego nigdy wcześniej nie było. To co się z nami takiego wydarzyło? O czym to świadczy też? Ja myślę, że o takiej kruchości. Że ciało tak naprawdę jest jakimś takim pomostem między tym, co wieczne i co doczesne. I w jakiś sposób objawia nam jakąś taką kruchość, przemijalność. Czyli my chcemy ich jakby namalować, tak? Tymi listami, czy... Pewnie tak, a pewnie też jest tak, że za mało też chyba, nazwijmy sobie,
mówimy w takiej perspektywie miłości, z takiej szlachetności. Nie mówimy sobie po prostu też rzadko, tego. Może, co jest wywodnie, rzadko dziękuję, sobie kocham, nie mówimy tych słów po prostu. Tak, bo one generalnie wydają się, że są takie banalne, że one są trywialne, że one takie, no właśnie, że na nie zawsze będzie czas, albo jesteśmy poblokowani i tak dalej. Rzadko kiedy na przykład, nie wiem, wyjeżdża z domu i mówi swoim rodzicom, pamiętajcie, że was kocham. Dopiero jak ktoś odchodzi, to sobie myślisz, dlaczego tego nie powiedziałem. Chociaż gdzieś w środku mi coś tam było i mówiło, powiedz. Powiedz mamie, powiedz tacie, po prostu, że ich kochasz. Powiedz swojej siostrze, swojemu bratu, że ich kochasz. Po prostu nie bój się tego. Nie bój się tego po prostu. Przecież to jest coś, co jest naturalną rzeczywistością ludzi. Przecież nikt z nas czegoś więcej nie pragnie, jak tego, że chce kochać i chce być kochany. I chce tego doświadczyć i też chcę, żeby ktoś o tym wiedział, po prostu najzwyczajniej w świecie. Więc to ich bycie, to jest taka rzeczywistość właśnie, która nas przerasta, ale to po prostu nie znika. O tą inną rzeczywistość też chcę ciebie zapytać, bo podpytywałam jedną siostrę zakonną, zapytałam ją wprost, czy jest taka szansa, że mama da mi znak? Czy jakoś się ze mną skontaktuje? Czyli co mówi wiara? I ona powiedziała w ten sposób, jeżeli Bóg będzie chciał, to tak, że to wszystko zależy od woli Boga. Jak to jest z tymi znakami, z tym byciem, z tymi, których kochamy, a których fizycznie z nami nie ma? Ty obserwujesz tyle ludzi, tyle ludzkich historii, w duszpasterstwie, w telefonie zaufania, tak? Jako przyjaciele też twoi. Jak to wygląda, ta inna rzeczywistość w naszym nowym, innym życiu, w naszych domach? Ja myślę, że generalnie, żeby w ogóle coś takiego się wydarzyło, to trzeba w to wierzyć, że to może być, że to może zaistnieć. I zawsze chyba jest takie też pytanie, po co? Dlaczego ja tego chcę? Dlaczego ja tego oczekuję? Co ma mi to dać? I od razu mi się kojarzy ta scena ewangeliczna, nie? O tym bogaczu i o tym, który pod jego domem po prostu był niezauważony. Nędzarz po prostu, leżący, nie mający nic, do którego przychodziły tylko psy i lizały mu rany po prostu, nie? I później ta wizja właśnie tego bogacza, że tutaj ten jest w niebie, a on po prostu tutaj męki, poślij go, żeby ostrzegł moich braci i tak dalej, i tak dalej. A nauka jest prosta. Jeśli swoim słowom nie uwierzycie, to cudownością może na chwilę uwierzycie, może to jest potrzebne wam w waszej sferze emocji, uczuć i tak dalej, i tak dalej. Ale to przemija. Jeśli nie zrodzi się wieczności i z wieczności Pana Boga w nas, to takie doświadczenia, takie cuda przemijają. To znaczy one są na chwilę. I wiesz, i sobie tak myślę, że... Czyli cały czas wracamy do tej wiary, że my nic nie wiemy, tylko wierzymy. Znaczy, no tak, ale wiemy o jednej rzeczywistości. To znaczy, że w domu Ojca jesteśmy oczekiwani, wyczekiwani, że to jest ten Ojciec z tego nieba, tak sobie wyobrażam też. No właśnie, wiesz, jak sobie to wyobrażasz? Trochę sobie wyobrażam tak, jak ten Ojciec czekający na Syna Marnotrawnego, właśnie ciągle w drzwiach, ciągle jakby z tą stopą postawioną, że aha, idzie i już biegnę po prostu, żeby go przywitać, nie? Że tak, że ten powrót następuje właśnie nigdzie indziej, ale do domu Ojca, do tego domu, który jest przyjazny, gdzie czujesz się u siebie, gdzie tak naprawdę wydaje ci się, że wszystko znasz, ale tak naprawdę tak jak to piszesz, nie? Dopiero to się objawia z jakiejś perspektywy, dopiero gdzieś zaczynasz doceniać, jak coś stracisz, dom, no tak? Takie ludzkie. Tak, ale to jest właśnie taki, wiesz, moje życie jest powrotem jakimś do rzeczywistości boskiej, to znaczy do serca Pana Boga. Jeśli z Niego wyszedłem, to do Niego wracam. I tak mnie uderzyło, wiesz, ostatnio jak myślałem o tym, no bo jeszcze mamy cały czas ten okres Wielkanocy i ten Jezus, który przychodzi, okej, mimo drzwi zamkniętych, mimo przerażenia uczniów, całej dezorientacji, która temu towarzyszy, takiej niewierze, w ogóle takim przykrzykiwaniu się, nie, to nieprawda i tak dalej, i tak dalej. Widzimy to po prostu, nie? W tych rzeczywistościach zmartwychwstania, że tutaj przychodzą, mówią, widzieli, nie, ale myśmy nie widzieli, więc to nie jest prawda, nie? Więc cały czas jakiś taki balans. I ten Jezus, który przychodzi i mówi, dotknij mnie, dotknijcie mnie, proszę, dajcie mi coś jeść.
Konkretna obecność. Bardzo konkretna obecność. Ale też takie zwyczajne rzeczy. Oczywiście to jest nasza rzeczywistość po zmartwychwstaniu, że będziemy, nie będziemy mieli ciała, tak jak mamy dzisiaj. Tak nam mówi wiara, tak nam mówi nasze przekonanie, że to będzie ciało uwielbione. Jedni mówią, że to będzie najpiękniejszy wymiar naszego ciała, który nam towarzyszył w życiu. Że niebo, to no, z tych opisów z jednej strony jest to rzeczywistość duchowa, ale też przecież jakaś materialna. Przecież oni go widzieli na własne oczy, w ciele przemienionym, innym, ale jednak dostrzegalnym, tak? Teraz mi taka myśl przyszła też, że skoro Jezus mówi, tak jak ojcze powiedziałeś, dotknij mnie, tak, czy daj mi jeść, to może, żeby spotkać Boga, trzeba być z kimś blisko. Trzeba usiąść przy stole w tym domu, trzeba zjeść posiłek. Może w tym spotkaniu drugiego człowieka spotykamy Boga? Ja myślę, że w ogóle to jest Ewangelia. To jest Ewangelia, Kasia. Nie ma drogi wiodącej do Boga, która by pomijała w swoim życiu człowiek. Nie ma, bo Ewangelia jest przeniknięta od samego początku. Nawet jak przypominam sobie scenę, która mówi nam o sądzie ostatecznym. Wszystko, cokolwiek zrobiliście jednemu z moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. A czegoście nie uczynili, to żeście mi nie uczynili. Chrześcijaństwo nie jest drogą do Boga, która pomijałaby człowieka. To nie jest chrześcijaństwo. Tak jak miłość, słuchaj, no tak w takim małżeńskiej rzeczywistości. Miłość jest i duchem, i ciałem. I to tworzy jedność miłości, jedność spotkania. Nie? Właśnie o te relacje chcę też zapytać. Te nasze domy, jak one się zmieniły? To więcej dobra, czy więcej zła się teraz wydarzyło? W tym doświadczeniu, które nas wszystkich dotknęło tak naprawdę. Cały świat tej pandemii, tego przewartościowania. Wydaje mi się, z tego co słyszę, że w różny sposób różne osoby to doświadczają. Tak? Że jedni mówią, że byli na przykład na jakimś takim na jakiejś krawędzi ich na przykład relacji. I to, że zostali w domu i że są, i że zaczęli bardziej ze sobą przebywać, organizować ten swój świat, że się zbliżyli, że jakby odkryli tą jedność, która im zaczęło brakować takim, nazwijmy sobie, naszym w tamtym, w cudzysłowie, normalnym życiu, nie? Bo żeśmy biegali, nie zauważaliśmy i tak dalej, odchodziliśmy od siebie. Teraz zostaliśmy zmuszeni do tego trochę, żeby być ze sobą. I faktycznie jest mnóstwo takich historii, kiedy ludzie odzyskują swój blask. Odzyskują swoją miłość, jedność i tak dalej. A z drugiej strony, powiedzmy sobie szczerze, jest to też trudne doświadczenie, tak? Jeszcze jak są dzieciaki, nie dzieciaki, na tych kilkuset czy dziesięciu metrach zgromadzić i odpoczynek, i dom, i pracę, i szkołę, i żłobek, i tak dalej, i tak dalej. No to jest niesamowita lekcja miłości. Z jednej strony trudna, z drugiej strony może przynieść niesamowite owoce. Więc z jednej strony nas to jakby w rodzinach przymusiło do tego w jakiś sposób, żebyśmy na nowo odkryli swoją wartość, zabierając nam całą otoczkę, do której może żeśmy uciekali, te wszystkie nasze tak zwane wielkie, głębokie relacje, nie? Takie nazwijmy sobie przyjacielskie, nieprzyjacielskie, znajomi tutaj, restauracje, knajpy, coś, kina i tak dalej, i tak dalej. Zawsze szukaliśmy tych takich uzupełniaczy naszego życia, że bez tego to się nie da żyć. Okazało się, że można, że jest coś cennego, a z drugiej strony zobacz, wszyscy też trochę tęsknimy za tym, żeby normalnie później pogadać, żeby pójść normalnie sobie wypić herbatę, kawę, pójść, nie wiem, na pizzę, czy że brakuje nam człowieka. Tak, bliskości. Tej relacji, bliskości, czułości. A z drugiej strony mamy to sprowadzone do domów. Teraz, nie? Wszystko w domu. To tak trochę pokaż mi swój dom, a powiem ci, kim jesteś, tak? W jakim momencie jest twoje życie. Trochę to jest tak, że wiesz, generalnie my na zewnątrz to zawsze będziemy odgrywali jakieś role. W domu nic nie ukryjesz. To znaczy w domu jest najszczersza, najprawdziwsza prawda, która może zaboleć, może ukłuć. Możesz powiedzieć słowo, które no, za chwilę będziesz zmieniała. I mówię, nie chciałem to powiedzieć i tak dalej. Ale w domu przestajemy grać. W domu nic się nie ukryje. To znaczy ja słyszałem też taką, wiesz, taką historię niesamowitą, jak jedna siostra zakonna mówiła, jak siedzę w celi,
to rozumiem przykazanie miłości nieprzyjaciół. Ale jak wychodzę z celi i spotykam moją siostrę, to już to nie jest takie oczywiste. Nie? Oczywiście to jest adekwatne wszędzie, tak? Do każdej rzeczywistości. Ale myślę, że tak, że dom ma swoje przywileje, ma swoje prawa, ma swoje obowiązki, nie? A w domu ja mam prawo czuć się i być kochanym, nie? Znaczy dom to jest taka rzeczywistość, która jeśli chcę go zbudować, to według mnie mówi mi to, masz prawo do mojego życia w całości, bez retuszów, bez tego, że my wyjdziemy na zewnątrz, wiesz, wszyscy się jakoś ubierzemy, coś tam i wow. Taka prawda spotkania. A to jest prawda spotkania, taka bez retuszu, tak jak wiesz, tak jak w śmierci. Dokładnie, tutaj nic nie zagraż już. Tutaj nie jesteś w stanie zbudować, nie wiem, kamiennej twarzy i tak dalej, bo ci serce mówi o czymś innym. I może dokładnie to jest takie, taka rzecz, która wiele rzeczy nam obnaża, wiele rzeczy nam pokazuje. Śmierć, ale też dom, nie? Jakby jak zamykam drzwi, tam się ta prawda rozgrywa. To, co w ogóle mówi nam Pan Jezus na początku Wielkiego Postu. Jeśli chcesz, to wejdź do swojej zdebki, tam bądź. Ja wolę do tej Wielkanocy zmartwychwstania. Okej, super, fajnie. Tylko, że widzisz, w Wielkanocy też generalnie wszyscy stworzeni w chałupie siedzą gdzieś tam w jakimś pomieszczeniu, drżą, bo z jednej strony dobra powiedział, z drugiej strony okej, przyszły kobiety, powiedziały nam, no ale uciekamy do Emaus i w drodze rozmawiamy o czymś. O czym tak rozmawiają? Bo myśmy oczekiwali, myśmy się spodziewali. Przepraszam, a czego żeście się spodziewali? No spodziewaliśmy się, że on przewróci królestwo, że nam da to i tak dalej. Jakby stworzyliśmy sobie Boga do naszych oczekiwań. A w chrześcijaństwie chodzi o to, żeby wyjść naprzeciw Bożym oczekiwaniom i żeby on swoją łaską stworzył nas na swój jeszcze większy obraz i podobieństwo, żeby do tego nas zaprosić, żeby wydobyć pewnie człowieczeństwo, a nie żebyśmy tworzyli Boga na swoją miarę. I dlatego wydaje mi się, że w śmierci faktycznie Bóg przestaje być na miarę człowieka, a człowiek staje się w śmierci na miarę Pana Boga. No to jak zaprosić Boga w takiej sytuacji, kiedy coś takiego nas spotyka? Jak być jak to wyjść do Niego, a nie wyobrażać sobie? Jak to przeżyć w ogóle? Znaczy, generalnie chyba musimy spojrzeć w ten sposób, wiesz, że grób jest prawdą o każdym z nas. Wiesz, ja nawet jak ostatnio chodzę po cmentarzach, to widzę nagrobki, które już mają wypisane imiona, nazwiska zmarł, ale z pustą datą. Zawsze się zastanawiałem, jak to jest, że ktoś sobie już przygotował grób i już tam jego imię jest, jego nazwisko też już jest wytatuowane, nie? Wyryte. I teraz czeka po prostu na to, żeby... I wie, że to jest miejsce jego przeznaczenia. Wydaje się. Tylko, że to jest miejsce tak naprawdę jego oczekiwania. Znaczy, oczywiście stajemy przed rzeczywistością grobu, ale w Chrystusie stajemy przed okolicznością grobu pustego. Tego, że generalnie to nie jest miejsce naszej wieczności, naszego wiecznego przebywania. Tak? Czyli ta nadzieja. Tym bardziej, że my żyjemy w Panu Bogu, a nie w tym ciele, które zostało złożone do grobu. Tak? Mamy duszę nieśmiertelną, która nieustannie i od zawsze żyje w Panu Bogu. I my żyjemy w Panu Bogu, a nie w tym ciele, które złożyliśmy do grobu. Czyli nasi bliscy żyją. Bez dwóch zdań. W niebie i z nami. Bez dwóch zdań. W ogóle bardzo w to mocno wierzę, bardzo temu ufam. Bardzo ufam tego, co jest kulminacją chrześcijaństwa. Kulminacją chrześcijaństwa jest zmartwychwstanie. Więc to, że dosięgamy też takiej rzeczywistości antropologii człowieka, tak? Że człowiek to nie samo ciało, ale to też dusza, nieśmiertelna dusza, tak? Która zawsze żyje w Panu Bogu i na jakiś czas rozstaje się z ciałem, żeby później to ciało zmartwychwstało i było ciałem przemienionym, przebóstwionym. Słuchaj, no to jest szok. Też mówiłeś, ojcze, o tych 9 miesiącach, że to jest ważne w tym całym procesie. A wiesz co, tak. Sobie tak myślałem o tym, o tej rzeczywistości żałoby, tak? Tego czasu. I jakby
uzmysłowiłem sobie, że to jest naprawdę potrzebny czas, żeby coś na nowo się przez te 9 miesięcy zrodziło do życia. Zobacz, jaki to jest obraz adekwatny, że tak powiem, do narodzin w ogóle człowieka. Że przez te 9 miesięcy, przez ten rok... Żałoba trwa 9 miesięcy, rok bardziej. Tak, 9 no, do 12, tak, przez rok. A to jest konieczne, potrzebne do tego, żeby wszystko na nowo się po prostu odrodziło. Bo jestem pierwszy raz, kiedy z kimś nie przeżyję swoich urodzin, ani kogoś urodzin, imienin. Majówki, nie majówki, świąt jednych, drugich, trzecich, piątych i tak dalej. Że już z kimś nie pojadę na urlop, albo nie przyjadę na urlop i tam nie będzie, tam nie spotkam mojej mamy, czy mojego taty, czy tak, nie? I że to jest tak naprawdę ten czas żałoby, opakiwania jest nam strasznie potrzebny do tego, żebyśmy przed nim nie uciekali. Znaczy, żebyśmy go nie wyprzedzali. Każdy ma swój czas na żałobę i tak dalej, i tak dalej. I to statystycznie nie jesteśmy w stanie, wiesz, uściślić, nie? Że po 3 miesiącach to powinna się już czuć tak, po 6 powinna się czuć... Nie, jakby po pierwsze każdy ma swój czas, tak jak każdy ma swoją drogę do Pana Boga. Tak samo i tutaj. Ten czas jest nam po prostu potrzebny do tego, żeby na nowo narodzić się do życia. W sensie takiej innej obecności tych, którzy odeszli po prostu. Innej obecności. Innej obecności. Nie, nie obecności. Nie, nie obecności. Obecności. Chcę jeszcze zapytać o... Bo nasze domy to jest taka ostoja też. I co z tymi domami, na które spadł jakiś huragan? Zatrzęsły się, wydarzyła się jakaś tragedia, przestały być tą ostoją. Co ze strachem, z lękiem, jak w takich sytuacjach wierzyć, że Bogu naprawdę nic się nie wymyka? Skąd wtedy tą nadzieję w sobie wziąć siłę, wiarę? Wiesz, mi na to... Jak ją dawać innym też, bo mamy wokół siebie też ludzi po prostu kompletnie załamanych. Wiesz, ja lubię na tą scenę Ewangelii, kiedy Jezus przychodzi do Betanii, do swoich przyjaciół. Miejsca, które sobie umiłował, w którym lubił przebywać. Odrzuciła go Jerozolima, przyjęła go Betania. Takie nic. Taki dom chleba, no taka mieścina, która, no co ona na mapie? Do znajomych wpadł po prostu. Do znajomych po prostu na chwilę. Ale on zawsze tam lubił być, bo on tam był przyjęty jako on. Bez całej otoczki, że coś musi zrobić, że musi jakiś cud i tak dalej, i tak dalej. Nie, że cudem było to spotkanie. I ta Betania w pewnym momencie zostaje, wiesz, dotknięta śmiercią. Śmiercią przyjaciela. I to jest strasznie mocny opis, tak jak Pan Jezus się zachowuje, bo przecież dostaje informację, że ten, którego kochasz, choruje. I że ta choroba ewidentnie prowadzi do śmierci. I widzimy coś szokującego, że Jezus przyjmuje tą informację, ale nie mówi, dobra, zbieramy się, biegniemy, bo ja mam cud tam do zrobienia. Ja nie mogę pozwolić mojemu przyjacielowi, żeby umarł. Nic takiego nie ma miejsca. Przyjmuję to do jakby informacje i mówię, pozostańmy jeszcze tutaj. Nie śpieszmy się. No i dlaczego tak robi? No ale zobacz, masz całą właśnie, dlaczego przywołałem tą rzeczywistość, bo ona potęguje się. Znaczy w takim wymiarze, że Pan Jezus zaczyna iść, a później nawet jak przychodzi do tej Betanii, to nie idzie do nich, tylko zatrzymuje się. A mógłby coś zrobić. Mógłby coś zrobić, no i generalnie okej. I zobacz, co się dzieje. Przychodzi Marta. Mówi, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. I wiesz, ja myślę, że cała ta Ewangelia mówi... Dokładnie, wiesz, ja myślę, że dokładnie w tej Ewangelii można zobaczyć jakby cały proces, który każdy z nas musi przejść, też w stracie, tak? Pytanie o to, dlaczego? Dlaczego to się stało? Dlaczego zabrakło tego? Modliliśmy się, chcieliśmy, wierzyliśmy w Twoją obecność. Więcej, żeśmy wszystkich ludzi zaprosili do modlitwy o cud, a Ty tego jakby nie wysłuchałeś. To jakim jesteś Bogiem? Dlaczego się nie zainteresowałeś? To Ty tak ze swoimi postępujesz, ze swoimi przyjaciółmi i tak dalej. Ta Ewangelia nam mówi, że Panu Bogu w tych sytuacjach należy stawiać pytania. Trzeba Mu mówić o tym swoim bólu, rozterce, niepewności, niezgodzie na śmierć. Bo Bóg też w swoim życiu, w stosunku do nas, nie ma zgody na śmierć.
Dlatego nas odkupił, żebyśmy zostali po pierwsze ocaleni od grzechu, a później żebyśmy zmartwychwstali po prostu. Bóg nie zgadza się na śmierć. Ta śmierć nie była dziełem, po pierwsze nie jest dziełem samego Pana Boga. Dziełem Boga jest życie. Jeśli patrzymy na historię zbawienia, historię naszej wiary i tak dalej, w perspektywie duchowej Bóg stworzył życie. Śmierć przyszła przez inną zawiść, jakby kontra życiu. I my generalnie w tym napięciu cały czas funkcjonujemy i to, że nawet wierzymy i tak dalej, to generalnie tak, mogę przyjść do Pana Boga, powiedzieć, gdybyś tu był, gdybyś faktycznie nas kochał. Możemy mówić o tych swoich wyrzutach, ale tak? Ale w ogóle powinniśmy o to mówić. Powinniśmy i zadawać pytania. I zadawać mu pytania. I on odpowie. I nie bójmy się tego. Pan Bóg sobie z naszym żalem, smutkiem, niepewnością, płaczem po prostu poradzi. Tak jak poradził sobie z wyrzutem Marty, tak jak poradził sobie z tym, że Maria to nie za bardzo chciała do niego chyba przyjść, nie? Przynajmniej tak Ewangelię, gdybyśmy czytali, jak Marta przyszła i mówi, woła cię, może byś poszła do niego, tak? Lubiałaś z nim tak siedzieć? Lubiałaś go tak słuchać? To dlaczego teraz nie idziesz? Woła cię, idź, nie? Czemu ona nie poszła? No, później poszła. Ale myślę, że po prostu miała w sobie taki wyrzut na to, że generalnie wydawało się, że jeśli tak nas kochasz, to wszelkie złe rzeczy nas ominą. I zobacz, co się dzieje. Chrystus zapłakał nad grobem Łazarza i tak dalej. Zapłakał. To jest bardzo przejmujące. Bóg, zobaczyć Boga, który płacze nad śmiercią swojego przyjaciela, nad śmiercią swoich bliskich. Przecież to jest... My włączamy się właśnie w tą historię, że my nie chcemy, tak jak Chrystus nie chce grobu jako ostatecznej rzeczywistości dla kogokolwiek, tak samo i my. My nie powinniśmy miłować grobów. Myśmy powinni miłować życie i puszty grób po prostu. I to jest ta wiara, która nas przenika i Łazarzu wyjdź. Później to też jest przepiękna rzeczywistość, o której moglibyśmy zacząć rozmawiać, nie? Rozwiążcie go, przywróćcie mu to wszystko, nie? Na nowo przygarnijcie go w czułości. Oczywiście zmartwychwstanie, które nas czeka, jest totalnie innym wydarzeniem jak wskrzeszenie Łazarza, tak? My nie jesteśmy, my zostaniemy już na zawsze wskrzeszeni do życia. Łazarz musiał po raz kolejny umrzeć. Tak jak córka Jaira. Oni przecież powtórnie umarli. Dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa raz jak umrzemy, rodzimy się do życia, już więcej śmierci nie ma. Nie ma. To jest coś niesamowitego, że ze śmierci Bóg uczynił początek życia i już my nigdy nie umrzemy. Już nigdy nie doświadczymy cierpienia. My już nigdy nie doświadczymy łez. My już nigdy nie... No, a propos łez. Nie ma sprawy. W każdym razie to jest ta nadzieja, która płynie z wiary. A to, że my się rozbijemy o grób, rozbijemy się. Tak jak apostołowie się rozbili o wieść od niewiast, że on żyje. Trwali. To okej, jest w nas jakieś, nie? Jakieś było w nich pragnienie. Przecież mówił nam o tym. Ale właśnie, znowu w tej drodze do Emaus. A myśmy się spodziewali. Ja przepraszam, czego wyście się spodziewali? Że co? Że generalnie będzie po waszemu? Że sobie podzielicie stołki ministerialne? Że wy sobie i mnie ewentualnie w to wepchniecie? Nie, moja... O, jak nierozumnie, jak nieskore było wasze serce do wierzenia. Czy serce nam nie pałało, jak mówi później Pismo? Czy serce nam nie pałało? Kiedy wyjaśniam tę sprawę, przy łamaniu chleba, żeśmy go poznali. Być może to jest odpowiedź też na twoje pytanie o święte obcowanie. Czy serce nam nie pałało? Kiedy i gdzieś, o miłość. Tak, i generalnie to wewnętrzne przekonanie, że jeju, ktoś nade mną czuwał. Jakiś anioł, co mówisz w swojej książce, tak? Różne sytuacje. My oczywiście to wszystko będziemy czasami zwalać na karkę jakiegoś takiego... racjonalizować. Albo przypadek i tak dalej, i tak dalej. A jeśli patrzymy z perspektywy wiary, nie ma czegoś takiego jak przypadek. Jest Boża opatrzność. Nawet kiedy ona stawia i konfrontuje nas przed takimi uczuciami, których nie chcemy. Wobec konfrontacji z naszym życiem, z naszą miłością, bo zostało nam coś odebrane. To, co było po prostu darem Boga dla nas, okazuje się, że zostało nam odebrane. Ale po co? Po to, że jeszcze bardziej się narodzić. W chrześcijaństwie najpiękniejsze to jest przesłanie, według mnie. Oczywiście, że
w nim umieramy, ale w nim się rodzimy do życia. I przed każdym z nas jest rzeczywistość i spotkania, i życia, i obecności, i radości w świecie, w którym nic to, co nas tutaj dotyka, co jest przykre, co jest niechciane, co opatrzone jest buntem, smutkiem, lękiem, po tych narodzinach, po prostu w śmierci, już nas nigdy nie spotka. Tak. I dlatego właśnie myślę, że to jest, nikt z nas nie, wydaje mi się, nie jest gotowy na śmierć naszych bliskich. I tak nawet gdyby wrócić do tego okresu, który liturgicznego, który jest poza nami, co to za serce, które by nie zapłakało? Nie? Wobec krzyża, wobec śmierci Chrystusa i tak dalej. I w śmierci naszych bliskich, co to byłoby za serce, które by nie zapłakało, jeśli nasi bliscy odchodzą? Jeśli już nie dotkniemy, nie przytulimy, nie popatrzymy w oczy, nie będą na nas czekać, nie będzie tak, że odjeżdżasz, to ci machają przy bramce, tak jak ty spotykałeś swoją mamę, swojego tatę. Ja Bogu dziękuję też, bo moi rodzice tak mnie żegnają, po prostu stoją i jak nie zjadę z górki, to oni po prostu stoją i patrzą, czy już skręciłem na Warszawę, nie? Czyli jest nadzieja, wiara, jest pamięć, tęsknota, a jest jakiś sposób, żeby być bliżej? Kogo? No tamtych, którzy są po tamtej stronie. Bliżej Pana Boga. No to jest jedyna rzecz. Jeśli ja będę bliżej Pana Boga, jeśli będę doświadczał tutaj w tej ludzkiej rzeczywistości, w tym czasie, który mam, a każdy z nas ma jeszcze trochę czasu i dobrze byśmy fajnie go wykorzystali. Zresztą gdybyśmy mieli odbić piłeczkę i wrócić do książki, to dokładnie tak. Mamy jeszcze czas, nie? Mamy jeszcze czas, żeby o różnych rzeczach sobie opowiedzieć, żeby różne rzeczy nadać inny wymiar. To, co pozostaje i tu, i tam, to, co łączy tu, i tam, to jest miłość. Ona się tylko tam potęguje. Jej tam nie jest mniej. Tam jest jej więcej. W stosunku do Boga i do naszych bliskich. Miłość silniejsza niż śmierć. Potężniejsza. Wielkie wody nie zdołają zgasić miłości. Nie zatopią jej. Teraz więc trwają te trzy. Wiara, nadzieja i miłość. A miłość jest z nich największa. Bo ona nigdy się nie kończy. Tylko miłość się ciągle potęguje. Niech to będzie kropka do tej rozmowy. Amen. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję, ojcu, za płacę.